Stoimy z tego samego powodu, z którego staliśmy pod Urzędem Marszałkowskim od 6 listopada przez cały tydzień z pikietą, która wtedy miała na celu wywarcie presji obywatelskiej. Zrobiliśmy też internetową petycję, przekazaliśmy ten list marszałkowi Przybylskiemu, rozmawialiśmy z nim dość długo. Była nadzieja. Ile osób się podpisało? Pod tą listą podpisało się około 2,5 tysiąca osób. Myślę, że ta lista funkcjonuje jeszcze w internecie i że podpisuje się więcej. Jestem zdziwiona, że tak mało, ponieważ tych głosów takich, że tak, popieramy, było znacznie więcej, natomiast ludzie w dalszym ciągu boją się ujawniać swoje dane osobowe, co jest rzeczą troszkę niepoważną dla mnie w tej sytuacji. Tutaj zostały złamane podstawowe zasady zaufania wyborców do tych, którzy wybierają. Jednak nazwa bezpartyjni sugerowała na dla większości głosujących na tych ludzi, że głosują na ludzi uczciwych. Uważamy, że tutaj jest kupczenie demokracją, że zostały złamane. To jest, ja już to kiedyś mówiłam, to jest transparent, tu są granice przyzwoitości, którego obywatele RP używają w najbardziej drastycznych i mocnych sytuacjach, na ogół stając przeciwko nacjonalistom, czy na wprost nacjonalistów. Tutaj zostały przekroczone wszelkie granice przyzwoitości.